Dzień dobry, dzisiaj Państwu przedstawiamy Forda Fusion z 2015 roku. Tutaj z silnikiem 2-litrowym, jak widzimy, technologii EcoBoost, czyli turbo i wtrysk bezpośredni. Tutaj o mocy 240 koni. Jest to silnik technologii wtrysku bezpośredniego, dlatego została tutaj zamontowana specjalna instalacja. W tym przypadku jest to produkt firmy KME Nevo Sky Direct, czyli najnowszy produkt. Bardzo fajna, zaawansowana elektronika i z powodzeniem można ją stosować w tego typu konstrukcjach. I tak, na pierwszym planie tutaj pokażmy podzespoły. Tutaj widzimy komputer do instalacji gazowej z jego podłączeniami. Tam w głębi jest reduktor z filtrem fazy ciekłej. Jest to reduktor firmy KME Gold GT. I tutaj pod osłoną widzimy wtryskiwacze gazowe. Jest to pojedynczy montaż. W tym przypadku są to wtryskiwacze gazowe Barakuda. I tak, spalanie benzyny w takim aucie jest około 10 litrów. Po montażu LPG mamy spalanie na poziomie około 12 litrów i do tego dochodzi tak zwany dotrysk benzyny w celu schłodzenia wtryskiwaczy benzynowych, które są bezpośrednio w komorze spalania. Jest to około 1,5 litra. Jest to też uzależnione od stylu jazdy, bo wiadomo, jak ktoś będzie miał ciężką nogę, więc użycie benzyny będzie proporcjonalnie wyższe. Pomimo tego i tak mamy dużą oszczędność, bo na każdym 1000 km oszczędzamy blisko 230 zł. Dla porównania koszt przejechania na benzynie 1000 km jest to 490 zł, na LPG już to będzie tylko około 260 zł, więc różnica jest duża. Przejdźmy teraz do wnętrza. Przełącznik w aucie został zamontowany po lewej stronie, tutaj obok dźwigni otwierania maski. Wlew gazu mamy oczywiście pod klapką. Tutaj mamy wlew dwuczęściowy, dokręcany i zbiornik. Zbiornik mamy zamontowany w miejsce koła zapasowego. Tutaj niestety było koło dojazdowe. Został tutaj zamontowany zbiornik 58-litrowy, co daje nam około 46 litrów gazu i zasięg blisko 450 km, więc jest bardzo rozsądnie. I tak, podsumowując, cena zestawu czy instalacji KME Nevo Sky Direct w tym konkretnym aucie jest to koszt 4600 zł i zwrot następuje po około 20 000 km. Dziękuję i zapraszam na kolejne filmy.